No, ale tak to jeżeli chodzi o Fracture Hills, to lubię bardzo, lubiłem ten poziom. Aczkolwiek wolę go robić na początku, ponieważ te najlepsze poziomy z gierki wolę zostawić na samiutki koniec, czyli między innymi tam Crystal Glacier, Bryce Harbor, czy też Skellos Badlands. To są moje taka trójka święta. Dobra, gdzie my tutaj jeszcze klejnociki mamy? Halo, halo, proszę mi tutaj klejnociki dać. Dobra, ten tu w ogóle nic nie chciał gadać. Więc w takim bocie opuścimy jego, ponieważ no skoro nie chce nam nic powiedzieć, no to po co mamy przy nim stać w nieskończoność? Ale może ten będzie zaraz rozmowny, tylko mówię, że zaraz dlatego, ponieważ najpierw tutaj obowiązki, czyli trzeba pozbyć się krzaczków, drzewek, bo przeszkadzają mi, nie powiem, że nie. W sumie może to się dzięki temu uda szybko załatwić tych ziomków. Może naprawdę uda mi się zrobić tutaj wszystkie klejnoty i wszystkie misje, biorąc pod uwagę, że mamy super ogień, który jest bardzo opecki. I tak ta skrzynka, która była przed chwilą, trzeba byłoby ją zniszczyć w inny sposób. A mianowicie biorąc ten super bieg. Mamy tutaj, jak widzicie, tor, który naprowadziłby nas, żebyśmy z takim superpędem wlecieli w tą skrzynkę i ją zniszczyć. W sensie, byśmy ją zniszczyli. Ale no, mamy super ogień, który ułatwia nam sprawę zdecydowanie, więc po co mam sobie utrudniać życie teraz na siłę, skoro mogę je ułatwić sobie. Tak mówię, sorki za to, że się tak plączę, ale mówię, wstałem z jakiejś pół godziny temu. No tak, no z 40 minut temu i bardzo mi zależało, żeby teraz nagrać to, ponieważ się na to tak bardzo nastawiam, a mam chatę wolną i wolę z tego skorzystać, tak? No kto by z tego nie skorzystał? No kto? No kto? Zresztą zwykle mam coś takiego, że się czasem poplączę, no. To jest rzecz naturalna. 215 i mamy 0 póki co orbów. To jest przykre, bardzo przykre, ale niestety prawdziwe. Więc myk! Ty nic nie mówisz, kurde ziomuś, ty nic nie mówisz! To po co ja cię ratowałem, skoro ty nawet nie jesteś w stanie mi podziękować, gościu? Mogłeś tam sobie, nie wiem, w tym kamienie siedzieć przez kolejne X lat. Wspaniale być wolnym! Jeszcze tylko jeden satyr do uwolnienia! No to fajnie, że chociaż ty coś powiedziałeś, bo twoi koledzy to po prostu, nie wiem, zapatrzeni w siebie byli. Że o, nawet nie podziękowali, skurczybyki jedne. Zero wdzięczności. A Spyro się tutaj stara, aby było wszystko dobrze, a wy nawet nie chcecie podziękować, skambagi jedne. Kiedy już uratowałeś wszystkich satyrów ze spękanych wzgórz, możesz się udać do świątyni.
Muzyka uspokaja najdziksze bestie, a gra na dudach może nawet skruszyć skałę. No i bardzo dobrze. To jest fajne. Dlatego teraz sobie udamy się na dół. Zaraz pozbieramy jakieś tam orby, a jak nie orby, to nie orby. Może i klejnoty, nie wiem. Najpierw sobie tutaj pozbieramy co nieco, ponieważ jest to bardzo ważne. Tam widziałem w ogóle słoiczek z tym motylkiem, więc myślę, że no głupotą byłoby go nie zebrać. Albo mi się przewidziało. Tak? Przewidziało mi się, czy ten? Chyba mi się przewidziało. Tak, przewidziało mi się, ponieważ nie ma tutaj słoiczka z motylkiem. To mi się z ten... No, pomyliłem się z tą zwykłą wazą. Tą taką, wiecie, porcelanową. Nie szklaną. Nie szklanym słoiczkiem. Nie. Eksperymentowałem z nowym eliksirem. Chętnie bym go wypróbował, ale skałołupki znacznie mi to utrudniają. Mógłbyś mnie eskortować? O tak, misja z eskortowaniem. Świetnie! Trzymaj te skałołupki z dala ode mnie. To zaniosę eliksir do łowcy. Dobra, to idźmy zatem. Najpierw sobie ich tutaj, wiecie, tak poatakujemy, ponieważ jest jedna rzecz, którą chcę zrobić. No może nie tą. Pomożesz mi minąć skałołup. Świetnie. Zaraz tutaj ogarniemy co nieco. Idźmy za tym gostkiem. Nie lubię strasznie tej misji, ponieważ nienawidzę eskortować tego ziomka. Dosłownie, nienawidzę. To jest jedna z takich moich najmniej lubianych misji, no ale... Trzeba niestety. Jak trzeba, to trzeba, kurde! Ziomek, idziesz ty niezdecydowany jesteś, widzę. Dawaj. O, stary, moje stopy odżyły. Popilnujesz tego dla mnie? Spotkajmy się tu, kiedy nauczysz się wodzenia. Będziemy wtedy mogli skopać tyłki skałołupką. Aha, czyli tutaj headbasha. Chodziło mu o headbasha. Spotkajmy się tu, kiedy Kurde, a mógłbym zrobić tutaj taki fajny backtracking i ich wszystkich tutaj pozażynać, nie? Bo mam taką możliwość, a tu jednak niestety nie mogę gry se tak oszukać trochę. Chociaż może jak ich wszystkich tutaj pozażynam? Nie sądzę, ponieważ... Nie ma ich tutaj, a on dalej będzie gadał mi o tych skałołupkach. No właśnie, kurde. Kurde, najgorzej, bo gdybym teraz ten, to... Aj, idźcie, kurde. Myślałem, że mi się uda trochę tak... uniknąć backtrackingu. Ale nie tym razem. Niestety. Niestety, życie pokazuje różne nam drogi. W tym wypadku mi pokazało jedną. Wspaniale, że rozwaliłeś dla mnie te wrota. Już myślałam, że nigdy stąd nie wyjdę. Mam tu taką wypasioną kulę. Proszę, weź ją. Ale hej, może nam się uda zrobić 100%, jeżeli chodzi o klejnoty. Wtedy to już tylko będziemy musieli wrócić do tej misji, więc... źle nie będzie w sumie. Mogło być gorzej. Super ogień właśnie powoduje takie fajne efekty. Takie fajne rzeczy on powoduje. Super ogień to jest miłość. Dobrze, że tego nie wyłączyłem. I tak, zanim ktokolwiek powie, ale mogłeś save skasować. Mogłem, ale tego nie uczyniłem. A wiecie dlaczego? Wiecie dlaczego tego nie uczyniłem? Ponieważ nie chcę.
Lubię swój save z tym, ze streama z poprzednio, no z rok temu, kiedy ta gra wyszła. Dla mnie to jest pamiątka i nie chcę tego kasować. Przynajmniej na razie. Frajer, co za frajer, co za frajer. Ten gościu to był jednak frajer. Ale jakbyście siebie właśnie pytali odnośnie, nie wiem, moich jakichś wspomnień z Fracture Hills, to moje wspomnienia są takie z tym poziomem, że no lubiłem ten poziom, no nigdy on nie sprawiał mi jakichś takich problemów. Jedyne co to był czasami, przynajmniej ja tak uważam, trochę przydługawy. Dlatego wolę go na początku robić. Ale spokojnie, następny poziom, który zrobimy, o ile to będzie ten i o ile dobrze trafię, to będzie jeden z takich poziomów, które... No niby zniszczyłem, ale no. 370, kurde, to gdzie ja klejnoty pominąłem? Tam pominąłem? Tam u góry? A no tak, bo tam jeszcze u góry przecież jest ta... ta pani. Ale dobra, muszę tutaj się rozpędzić, tak więc widzimy się tutaj za chwilę. No, w sumie to wyedytowałem wam to dlatego, że tutaj już nie było żadnych klejnotów, bo droga, którą, do której tam nie doskoczyłem, to już właśnie tutaj prowadziła. Więc teraz udajemy się tutaj, bo tutaj mamy klejnoty. Mamy 100%, jeżeli chodzi o klejnoty, jej! O, siema chłopaku. Teraz zapewne czekasz na te wszystkie ochy i achy, podziękowania za pomoc i inne takie. Przykro mi, nic z tego. Siedziałam tam tylko dlatego, że lubię mieć spokój. W każdym razie, pełny kazały mi dać ci ten talizman. Ale ty jesteś wredna, małpo jedna. No, a ja się teraz, wiecie, wyciszyłem, ponieważ chciałem, żebyście sobie posłuchali tego oto soundtracku, więc powracamy do domu. I mamy pierwszy poziom, powiedzmy na 100%, ponieważ jak widzicie, tylko jednego orba brakuje, więc mamy go na 86%, ale zawsze coś. Więc, let's go! I w taki oto sposób potworki se zaczęły tańczyć. I już nie były takie potworne. Z góry jeszcze będę przepraszał was za jedną rzecz, a mianowicie za to, że jeżeli usłyszycie ode mnie jakieś, nie wiem, smarkanie albo pociąganie nosem, to bardzo za to przepraszam, ale tak jakoś mam zwykle z rana, że trochę sobie nosem muszę pociągnąć. To było Zacieniona Oaza, czyli Shady Oasis. Właśnie chyba trafiłem do tego poziomu za pierwszym razem, więc nice. Więc tak, tutaj prawdopodobnie wam się pojawi japońska nazwa, o ile jakaś jest. A my za ten czas idziemy do najmniej lubianego przeze mnie poziomu, więc let's go! No, więc fabuła tego poziomu jest taka, że mieliśmy złodziejaszka, który się pojawił, hipcio się zdenerwował, zaczął go gonić, zjadł jabłko i stał się olbrzymi. I to jest fabuła tego poziomu, że po prostu za pomocą tych drzewek hipcio będzie musiał być duży,
po czym będzie musiał nam otwierać drzwi za każdym razem, czyli niszczyć bramy. A fabuła z poprzedniego poziomu to już sami pamiętacie jaka, czyli satyrzy grali po prostu na dudach. Potworkom się to nie spodobało. Uderzyli ich gliną i przez to musieliśmy ich ratować, no. Spyro, wspaniale, że jesteś! Próbuję zdobyć jedną z jagód z tego krzewu, ale wygląda na to, że jestem za słaby! Jeśli zaszarżujesz albo zioniesz ogniem, może spadnie choć jedna jagoda! To jest jabłko, ale okej. A prędzej wiśnia w zasadzie, bo takie bardziej wiśniopodobne niż jagoda. Ale muszę przyznać, że pomimo takiego, powiedzmy, pomimo tego, że to jest mój najmniej lubiany poziom, nie mówię, że on jest jakiś zły czy coś, ale po prostu najmniej go lubię, to jednak muszę przyznać, że soundtrack ma fajny i to bardzo fajny. I do tego nie mogę się przyczepić. Może tutaj zaraz będziemy mieli żyćko, kto wie? No indyk nie chce dać żyćka. Szkoda. No tak to bym miał już 28, więc kurde, no może w tej sesji będziemy mieli ponad 30, wiecie, takie może 40 symboliczne, może 50, kto wie? Może się uda. Nie mówię, że nie, ale też nie mówię, że tak. A i 137 już mamy klejnotów. Wow, fajnie. Ej, a spróbujmy się tutaj dostać. Oj, przy okazji żyćko. I widzicie, wazy pominąłem. To niedobrze, że wazy pominąłem. Bardzo niedobrze. Ja nie lubię omijać. Ale dobra, Shady Oasis ma aż 3 ciekawostki, więc przejdę do nich. W wersji Greatest Hits tło w portalu jest takie samo jak z poziomu Scorch. Muzyka tego poziomu jest prawie remiksem Scorch. W wersji PAL piosenkę można również usłyszeć w początkowych i końcowych przerywnikach z poziomu Fracture Hills, czyli muzykę z tego poziomu. Shady Oasis jest połączony z poziomem Scorch. Wczesna nazwa, która została znaleziona w kodzie demo, brzmiała Oaza Scorch, a Scorch miał się nazywać Scorch Dunes. Dunes, wiecie o co chodzi, czyli na polskie wydmy Scorch. I to jest trochę zabawne, że każdy z tych poziomów miał w ogóle inaczej się nazywać. I uwierzcie mi, tak wygląda między innymi 90% ciekawostek, jeżeli chodzi o Spyro 2. I to moje bez ściemy. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ciekawostki z tego poziomu. Za dzieciaka w sumie miałem tak samo jak teraz, czyli był to taki średniawy dla mnie poziom. Nie uważałem, że to był jakiś jeden z najlepszych, po prostu był dla mnie średniawy. Ała, ale kurde, tak mnie nie musiałeś traktować, jak mnie teraz potraktowałeś, wiesz? Ja tu ci chcę pomóc, a ty do mnie, kurde, z takimi rzeczami wyskakujesz. Wstydziłbyś się, hipciu. Mówię, może przy dobrych wiatrach będę mógł robić 100% w postaci zbierania wszystkich klejnotów. To by było naprawdę fajne. Ale... czy aby na pewno to będzie miało miejsce? No tego nie wiem, ale z Fracture Hills się udało, więc czemu by tutaj się miało to nie udać? Tak sądzę. Mówię, z tego prawdopodobnie znowu wyjdzie tak z 5-6 odcinków, może mniej, kto wie. Może się uprę i zrobię 30-minutowe odcinki, albo w ogóle się uprę i zrobię taką całą sesję jako jeden odcinek, taki bardzo długi. Byłoby to fajne, ale z drugiej strony szanuję wasz czas, a wiem, że wy lubicie oglądać bardziej takie odcinki do pół godziny. Czyli takie, nie wiem, coś a la 20-minutówki. A są osoby, które niekoniecznie muszą lubić oglądać odcinki
gigantyczne, ale w sumie teraz szkoła się zaczyna, więc... No, wszystko jest możliwe, że tak powiem. Wow, ale zaskoczony ten złodziejaszek. I tak, w sumie gdyby nie to, że mamy super ogień, to tymi kulkami byśmy musieli na nich atakować nimi. Są tu jakieś pasywne zwierzątka, bym mógł się wyleczyć? Myk. Dobra. Ile mamy w ogóle klejnotów? Trzeba sprawdzić. Całkiem sporo. Tylko dwa orby mamy tutaj, lel? Myślałem, że tutaj przynajmniej z trzy są. Okej. Ale to jeszcze nie koniec, ponieważ jak widzicie, mamy tutaj pewną wazę, która zadebiutowała od tej gry. Tak? Nie, czekajcie, ta waza była przecież w Spyro 1. A może od tej gry? Kurde, teraz nie mogę sobie przypomnieć. Kurde, robiłem niedawno Let's Play ze Spyro i nie mogę sobie przypomnieć. Nie, tej wazy nie było w Spyro 1, więc proszę Państwa, oto waza, która zadebiutowała w tej gierce. Więc jest to waza ze znakiem zapytania, którą kiedy zaatakujemy, ona się teleportuje po poziomie i musimy ją szukać. Pozdro 600. Spyro, trzech złodziei ukradło nasze magiczne mosiężne lampy. Odzyskaj je, zanim znikną z zacienionej oazy. Złapię tych złodziei. Spokojnie, ziomuś. Uratuję wam dupkę. Niechętnie, ale uratuję. Dziękuję za pomoc w dostaniu się do krzaku giganta. Teraz możemy jeść jagody cały czas. Proszę, weź to. To prezent od wszystkich hipciów. Okej. Powiedzmy, że kumam. A i to możemy zliczyć za pomocą headbasha, ale... Jak widzicie, headbash mi jest tutaj zbędny. Jestem ciekaw, gdzie jest złodziejaszek, ponieważ jeden z nich jest tutaj. A, biega se tutaj. Proszę bardzo, oberwał. Więc ja mogę se stanąć w miejscu i nie muszę tutaj nic robić w zasadzie. Mogę se stać w miejscu i ich tak zastrzelić. No i tu już skrzyneczki nie ma, haha! Tak strollowałem gierkę, tak ją strollowałem. Takiego, kurde. A teraz ponownie. Co to jest, kurde, za challenge? Ja sobie mogę po prostu stanąć w miejscu i ich zestrzelić. Proszę bardzo, nie muszę się... Wow, nie muszę się nawet starać. Są uwięzieni w litej skale. Nie dasz rady ich uwolnić, jeśli nie nauczysz się jakoś buść rogami. Ajajajajaj, czyli co? Nie... Czy muszę się koniecznie nauczyć? Ajajaj, nie mogę zrobić tutaj tego. Nie może być po mojej myśli, co? Nie może, nigdy nie może, kurde. Czyli każdy... Czyli na dobrą sprawę, powiedzmy, że będę robił poziomy na 100%, nie robiąc ich na 100%, no bo nie będę miał orbów, ale będę miał wszystkie klejnoty. No, ciekawa logika, nie powiem. Taka logika trochę wyjęta ze Skubiego Duna, ale okej. Nie mnie to oceniać, nie mnie to oceniać, moi drodzy, więc ostatnie klejnoty będą w tej oto wazie, którą teraz ścigamy. Okej. Prawie godzina na liczniku, więc to nawet dobry jest czas, biorąc pod uwagę, że zrobimy 3 z 11 poziomów na 100%. 30 żyć! Wow! Pyk! Dziękuję za odzyskanie trzech magicznych lamp. Przyjmij tę kulę. Zostawiła mi ją wróżka, ale ten blask jest jakiś dziwny. A, 27.
Ładny wynik, dobra. Trzeba teraz polecieć tutaj. Bo tu chyba będzie waza ze znakiem zapytania. O ile dobrze rozumuję i o ile dobrze w dobrym kierunku idę, a raczej idę w dobrym kierunku. Bo raczej do tyłu się nie będzie nam tutaj teleportować. Więc szukajmy teraz wazy. W poszukiwaniu wazy, część pierwsza. Chyba, że ją ominąłem, bo jest też taka możliwość, że po prostu za bardzo do przodu poleciałem, a ona tam z tyłu gdzieś została. Dlatego cofnijmy się. Ostatnio byliśmy tutaj. A ona zwykle ma tendencję, że jak chce, to ona się cofa na... Znaczy cofa, no ona po prostu... Jej jakby ostatni kurs jest przy tym. Przecież przy początku poziomu, a tutaj nie wiem, gdzie ona teraz jest. Co się z nią stało? Chyba, że ja tylko tego ziomka zestrzeliłem, a waza została w sumie i tyle. Nie no, ona musi gdzieś być, musi. Autentycznie wazę zgubiłem. Nie wiem, gdzie ona jest teraz. A tutaj jest. LOL? Dobra, mamy wszystkie klejnoty. Ale nie mamy jednego orba. I tutaj mam na 80%. Ale kurde, widzicie? Ładnie nam idzie, nie ma co. Nie ma co tutaj mówić, bardzo ładnie nam idzie. Ja przynajmniej tak uważam. A teraz... Opuszczamy ten poziom w trybie natychmiastowym. Nie ma co tutaj, kurde, zwiedzać. Nie ma! Więc... Dosyć ciekawa sprawa, Okej, moi drodzy, wróciliśmy sobie z powrotem i muszę przyznać, że na razie idzie nam bardzo dobrze. Przyjemnie mi się w ogóle ten let's play komentuje, zacznijmy od tego. Ale to już na pewno zauważyliście po pierwszych odcinkach, nie tylko ze Spyro 2, ale też i ze Spyro 1. Więc teraz tak, w ramach takiego odstresowania się, uspokojenia, tudzież wychillowania się, pójdźmy na poziom, który nazywa się Icy Speedway, czyli na nasz pierwszy speedway w tym świecie, czyli lodowy szlak. I teraz od razu powiem wam tak, jeżeli będzie, to tutaj będzie japońska nazwa i jest jedyna ciekawostka, o której wam wspomnę, więc Icy Speedway jest trzecim poziomem w oryginalnej trylogii, w którym pojawia się nazwa Lut albo Ice. Pozostałe to Ice Flight, Ice Cavern oraz Ice Peak. Ała, to bolało. Wlatujemy tu. I tak, ten poziom też ma swoją, powiedzmy, mini fabułę, ale ją zobaczycie w trakcie poziomu. Pink! Jezu, super ogień naprawdę ułatwia tutaj sprawę. No może nie do końca, ponieważ to było troszeczkę... nieprzemyślane, to była głupota, moi drodzy. To nie bójmy się tego słowa, to była po prostu, kurde, głupota.